witam was bardzo serdecznie. Rafał z tej strony, jak widzimy na zdjęciu, są już pierwsze skutki latania Maviciem Air 2. Na szczęście ten egzemplarz był ubezpieczony, miał wykupiony DJI Curl Refresh. I dzisiaj parę słów na ten temat. Chciałem nagrać na wasze życzenie kompilację tego, w jaki sposób ubezpieczamy tego drona Mavic Air 2, ale też także inne modele, na przykład Mini czy 2 Pro. Więc sprawa jest stosunkowo dosyć prosta. Wchodzimy w link, który umieszczę pod filmem. Znajdziecie też dokładny opis w artykule na stronie, którą podałem, na mojej stronie, mój artykuł. I następnie po kliknięciu na link przechodzimy już do strony DJI Care. I tutaj mamy różne usługi, Care Refresh, także dla różnych modeli. My akurat klikamy na DJI Care Refresh dla Mavic Air 2. Kosztuje ono 89 euro i obejmuje dwie wymiany drona. Można aktywować do 48 godzin. Takie można wykupić do 48 godzin od aktywacji i następnie mamy prawo do dwóch wymian w ciągu roku. Pierwsza wymiana za 79 euro, a druga wymiana za 109 euro dodatkowo płatne. Dzięki temu ubezpieczeniu, jak widzimy, tutaj jest cała ścieżka, jesteśmy w stanie uzyskać nowy egzemplarz czy egzemplarz refurb, niezależnie od tego, co zrobimy z naszym dronem, czy to będzie kraksa z naszej winy, czy nie z naszej winy, jeżeli tylko dostarczymy drona do serwisu. I tutaj pierwsza sprawa to wpisujemy numer seryjny naszego drona. Najczęściej można go znaleźć na pudełku. Faktycznie tam jest podawany ten numer seryjny. Można też spisać go z tabliczki znamionowej, która jest wewnątrz drona, ale chyba najlepiej posłużyć się tym pudełkiem. Następnie wpisujemy swoje dane, jeżeli mamy już wpisany numer seryjny, imię, mail i numer telefonu. To są te trzy niezbędne informacje i klikamy dalej submit. Po zatwierdzeniu, po kliknięciu w submit pojawiają nam się informacje na temat shipping address, bo jest to zwykła strona zakupowa, a także informacje dotyczące płatności. Można zapłacić kartą kredytową czy PayPalem, czy punktami, dlatego że za aktywności na przykład na forum czy podczas w afiliacji zbieramy też punkty i otrzymujemy DJI kredyt. Ja tutaj miałem 146 euro właśnie kredytu w DJI. Jeżeli też mamy zwroty, otrzymujemy DJI kredyt. I w tym momencie klikamy place order. Pojawia nam się informacja, tutaj trzeba wybrać jeszcze płatność, formę płatności. My wybieramy akurat w tym przypadku DJI Credit i możemy też oczywiście wpisać numer karty kredytowej albo dane dotyczące płatności PayPal i klikamy, aktywujemy Place Order. To wszystko, Payment Completed, czyli płatność została dokonana. Mamy możliwość obejrzenia szczegółów dotyczących naszego zamówienia i to właściwie jest już po naszej stronie wszystko. Mniej więcej 10 minut po naszej płatności do 10 minut powinien pojawić się mail z potwierdzeniem naszego zamówienia i płatności za DJI Care Refresh. Jeżeli klikniemy w link, który jest tam podany, będziemy też przekierowani do strony, która pokazuje nam szczegóły zamówienia i to, jaki jest status danego zamówienia złożonego właśnie na stronie DJI. Mail od DJI, gdzie będzie DJI Care Refresh Service Agreement, czyli umowa serwisowa, jest tam nasz numer, są szczegóły, jest podziękowanie oczywiście za płatność, są detale dotyczące nas, nasze detale, czyli imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, model danego drona, numer seryjny gimbala przypisany, a także ilość wymian, dwie wymiany i płatności za poszczególne wymiany. Czyli widać, że obok tej płatności 89 euro i jeszcze za każdą wymianę musimy dopłacić, za pierwszą 79, za drugą 109. Obowiązuje przez 12 miesięcy i rozpoczyna się od 16 maja. Moja kończy się 15 maja 2020. Pierwszego roku i następnie mamy możliwość sprawdzenia też statusu, czyli sprawdzenia, ile jeszcze mamy dostępnych wymian. Są oczywiście tam klauzule, jeżeli chodzi o poszczególne modele. Widzimy, że na przykład dla serii Mavic i Spark obowiązuje ono DJI Care Refresh, obowiązuje dron, gimbal, kamerę, śmigła i bateria, natomiast nie obowiązuje kontrolera, czyli kontrolera nie wymieniamy w
ten sposób. Jest tutaj szereg informacji, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Ubezpieczenie działa w ten sposób, że jeżeli faktycznie odniesiemy szkodę, zgłaszamy to tutaj w tym miejscu, w drugim punkcie, klikamy tutaj Service Repair. Następnie przechodzimy do zakładki Online Repair Request i tam podążamy krok po kroku. Jeżeli ktoś nie za bardzo czuje angielski, można posłużyć się translatorem albo zapytać na grupie, jak to działa dalej, ale jest to działanie krok po kroku. Wypełniamy cały przypadek, studium przypadku, opis przypadku, a następnie otrzymujemy w zamian od DJI etykietę przewozową na kuriera. Wysyłamy kurierem i następnie mamy też status naszej naprawy. Wiemy, jak przebiega dalej. Sytuacja prosta, jeżeli potrzebujecie dalszych kroków. Ja napisałem na ten temat artykuł i nagrałem jeszcze dwa co najmniej filmy. Umieszczę je też w linkach i tutaj też na zakończeniu filmu. A na dzisiaj dziękuję. Myślę, że to jest wszystko i trzeba faktycznie zastanowić się nad tym, czy nie ubezpieczyć drona. Jeżeli to jest wasz pierwszy dron, nie czujecie się jeszcze pewnie, to faktycznie można to zrobić. Wszystkie linki umieściłem pod filmem, zachęcam serdecznie do korzystania i dziękuję za uwagę. Już jutro kolejny odcinek, kolejny live i widzimy się zatem na żywo. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!